Dom Kultury, Klub Filmowy. Czym dla ciebie jest odwaga? No, dla mnie potęgą. Ja czuję się bardzo dobrze, jak mam odwagę w sobie, nie? O Jezu, kochana. O, to jest męstwo, jakby tak inaczej powiedzieć. Odwaga, no, jest bardzo mało w tej chwili takich ludzi odważnych, bo każdy jakoś tam inaczej na to wszystko patrzy, nie? Odwaga? No nie wiem, pewność siebie. Jest siła woli, odwaga. No, jest jakieś ryzyko w życiu, życiowe ryzyko. Tylko jakiś, nie wiem, wyjazd gdzieś, nie wiem, na przykład za granicę. Czym dla mnie jest odwaga? Nie wiem w tej chwili. Nie, trudno mi powiedzieć. Zapowietrzyłem się. Nie ma strachu przede wszystkim. A uważa się pan za osobę odważną? Myślę, że tak. No, byłem w wojsku, a jak w wojsku człowiek jest, to po prostu na życie trochę inaczej patrzę, nie? Gdyby coś się zdarzyło nie tak, że trzeba się przeciwstawić, kogoś z jakiejkolwiek opresji wyciągnąć, dałby pan radę? Miałem parę razy takie sytuacje w życiu i myślę, że bym się nawet momentu nie zawahał, nie? Jak jest taka potrzeba, to... Rozumiem. Dziękuję panu bardzo. Ja bym chciał... Proszę poczekać. Jeszcze chciałbym panu... Bo to kręcimy dla klubu filmowego w Wągrowcu i to będzie pokazywany ten film. Zapraszamy. Tutaj jest informacja. Ej! Kurwa! Trzymaj. Co? Ej! No, tego bym cię nie spodziewał. O ja. Na policję trzeba dzwonić. Portfel, nie? Czy coś tam jeszcze jest? Szybko na policję, dzwonić szybko. Uważa się pan za człowieka odważnego? Myślę, że tak. To, co robię akurat, to wymaga, można powiedzieć, dużej odwagi. A myśli pan, że w razie czego w jakiejś sytuacji, która by wymagała jakichś odważnych ruchów, był pan w stanie zareagować? Myślę, że tak. W Wągrowcu, w Domu Kultury. Aha, aha. Gdyby pan chciał, to serdecznie zapraszamy. Będzie może... Zajebał portfel. Mogę stwierdzić tak, że jeżeli mam odwagę, to mogę iść sobie spokojnie przez miasto, nie, nic się nie stanie. Jestem odważny, mogę iść praktycznie wszędzie, nie boję się ciemności, nic, nie? Udało ci się może kiedyś uratować kogoś z jakiejś opresji, pomóc jakoś cokolwiek? Czy może nie tak, żebym to robił w nagich sytuacjach, jeżeli to takie wybuchowe było, ale tak, to pomagałem ludziom, nie? Żeby wywiązywać się z łatwiej sytuacji, niektórych, którzy wchodzili, nie? Będzie można to zobaczyć właśnie, kiedy to jest. Dobrze. 6, 7, nie wiem, 10, będziemy to zobaczyć. O kurde! Nie no, dzięki. Twój, no to jest twój, nie? Jestem człowiekiem odważnym, ponieważ niczego się nie boję, żadnej przeciwności nie stanowią dla mnie problemu i dlatego też uważam, że odważny jestem. Tak, jeżeli chodziłoby na przykład o cudze życie, no to myślę, że na pewno potrafiłbym zareagować. Rozumiem, dzięki bardzo. Dziękuję. Słuchajcie, mam jeszcze dla ciebie tutaj ulotkę, bo to z Wągrowca pokazujemy w Domu Kultury to. Okay. Można Ojej! Co to był? Masakra, ty. Tak, chcę w Londyn. Trzebaś to w Wągrowcu, takie rzeczy? Nie, ale się zagrażałem. Słuchaj, no ale jakby ją doznałem, to po prostu nie zdążyłbym nawet zauważyć. Ale ja jestem w szoku, no. Uważasz się za człowieka odważnego? No ja tak. O, powiedz coś. No co, mój doniałem. Myślisz, że w razie czego, w razie potrzeby byś zareagował? No zależy w jakim wypadku, w jakim przypadku to by było. Jak chcecie, to wpadnijcie. No, no nie odpadnę. Bardzo fajna rzecz. Tu jest napisane, nie wiem, o której to... Kurwa! Co zrobił? Zajebał? Co zajebał? Co? Zajebał!